We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. We still have for you a cultural show. In a moment, a great artist will perform. Mamy dla Państwa jeszcze coś specjalnego. Za moment fantastyczny artysta wystąpi przed Państwem podczas tej ceremonii otwarcia IGF 2021. Będzie to pianista, kompozytor, jak również dyrygent, ale także przedsiębiorca i mówca publiczny. Rozpoczął naukę gry na fortepianie w wieku 14 lat, a kilka miesięcy później wygrał swój pierwszy konkurs pianistyczny. Mając lat 18, występował już w Paryżu. Punkt przełomowy nastąpił w roku 2010, kiedy wystąpił podczas najbardziej prestiżowego konkursu fortepianowego na świecie, a mianowicie konkursu Chopinowskiego. Występował w Europie, w Azji, w obu Amerykach, występował na deskach najbardziej prestiżowych sal koncertowych, a niedawno wraz z małżonką ufundował również specjalną nagrodę. Dzisiaj jest z nami tutaj w Katowicach i zagra trzy utwory. Będzie to utwór Wojciecha Kilara, będzie to również Polonez Asdur Fryderyka Chopina, a ponadto opowie nam o tym, jak ważne jest nauczanie muzyki, jak ważna jest edukacja muzyczna dla nas wszystkich, którzy żyjemy w świecie technologii i sztucznej inteligencji. Proszę o aplauz. Przed Państwem Ingolf Wunder. Ingolf Wunder. Thank you.
Thank you so much. Thank you very much. It's my huge pleasure to be here today. To ogromna przyjemność móc być tutaj w Polsce podczas szczytu cyfrowego ONZ. Cieszę się, że mogę być tutaj z Państwem, z osobami, którym tak bardzo bliski jest temat przemian cyfrowych. Dzisiaj będę chciał powiedzieć kilka słów o tym, jak ważna jest wysokiej jakości muzyka oraz edukacja muzyczna w świecie cyfrowych technologii i sztucznej inteligencji. Jesteśmy otoczeni technologią. Żyjemy w świecie, w którym ze wszystkich stron docierają do nas różne bodźce. Smartfony to nasi towarzysze. Szczególnie w tych szalonych czasach, w których żyjemy, jesteśmy coraz bardziej połączeni z innymi poprzez komputery. Ja jestem muzykiem, jak już Państwo pewnie wiedzą, ale moja żona i ja zorganizowaliśmy także firmę typu startup. Zajmujemy się technologiami komputerowymi, internetowymi, uwielbiam technologię i tak naprawdę dostrzegam to, w jaki sposób technologia ma wpływ na życie ludzi. Natomiast na pewno nasze przyzwyczajenia związane z korzystaniem z technologii w przyszłości się zmienią. Możemy założyć, że tak naprawdę sztuczna inteligencja będzie miała wpływ na wszystkie sfery naszego życia. Dzięki systemom sztucznej inteligencji będziemy przez cały czas mieli kontakt z treściami audio, wideo. Praktycznie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Prędkość transmisji danych będzie niezwykle szybka. Trzeba pamiętać o tym, że w naszym umyśle mamy zarówno warstwę świadomą, jak i nieświadomą. Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o wartość świadomą, to o naszą świadomość, to tutaj prędkość przesyłu danych jest równa prędkości od 40 do 100 bitów na sekundę. Natomiast jeżeli chodzi o naszą podświadomość, to tutaj te informacje przetwarzane są jeszcze szybciej. A zatem nasz umysł może świadomie skupić się na kilku rzeczach naraz, natomiast nasza podświadomość przyswaja wszystko to, co dookoła nas, wszystko to, co do nas otacza, przetwarza myśli, wszystko, co kiedykolwiek usłyszymy, gdzieś tam zostaje nam w podświadomości. A zatem w tym ciągłym napływie treści, z którą mamy do czynienia, doświadczamy także muzyki i dźwięku. Jest to coś, od czego nie możemy uciec. Nawet jeżeli zasłonimy sobie uszy, cały czas jeszcze docierają do nas dźwięki. Ale zanim będziemy zastanawiać się głębiej nad związkiem pomiędzy muzyką i technologią, warto jest odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie, dlaczego muzyka i dźwięki są tak ważne dla nas jako ludzi, dla naszych ciał, dla naszego organizmu. Dlaczego jest to tak istotne? Przede wszystkim dlatego,
że dźwięki przetwarzamy najszybciej, a zatem bardzo łatwo jesteśmy w stanie przyswoić sobie dźwięki. Muzyka wpływa na nasze odczucia, może sprawić, że poczujemy się szczęśliwi, zmęczeni, pomaga nam się skoncentrować, a także ma bardzo bezpośrednie przełożenie na to, jak się czujemy na co dzień. Dlaczego? Ze względu na częstotliwości. Pamiętajmy, że muzyka to po prostu częstotliwość. Jeżeli zastanowimy się nad tym, z czego składa się nasz organizm, dojdziemy do wniosku, że składa się on z mnóstwa komórek, z których każda także ma swoją częstotliwość, bo przecież mówimy tutaj o falach. Jeżeli naukowo przeanalizujemy te zjawiska, z którymi mamy do czynienia, zobaczymy, że muzyka może mieć bezpośredni biologiczny wpływ na nasz organizm. To, czego doświadczamy, ma przełożenie na nasze myśli, na nasze samopoczucie. Więc to, co słyszymy, ma bezpośredni wpływ na to, jak funkcjonuje nasz organizm, a nawet to, w jaki sposób DNA koduje białko, w jaki sposób białka tworzą komórki, a komórki budują nas samych. Miliardy komórek obumiera w naszym organizmie każdego dnia i są one zastępowane przez nowe komórki. I te nowe komórki są bezpośrednio zmieniane przez rzeczywistość, z którą obcujemy. Kiedy ja dowiedziałem się o tym pierwszy raz, to było dla mnie coś niesamowitego. Naukowo udowodniono, że te dźwięki, które do nas docierają, zmieniają nas jako jednostki biologiczne. Jako muzyk jestem tego świadomy i mogę potwierdzić, że wpływ muzyki na nasze ciało i na nasz umysł jest niesamowity, jest niezwykle głęboki. Im lepsza jakościowo jest muzyka, tym większe zmiany jest w stanie wprowadzić w naszym organizmie, w naszej rzeczywistości. Czym jest wysokiej jakości muzyka? Jest to muzyka, która dostarcza naszemu organizmowi odcienie, ma przesłanie emocjonalne. Jest to także bardzo duża różnorodność informacji, które do nas docierają w postaci dźwięku. Bez względu na to, czy jesteśmy muzykami, czy nie, są to rzeczy, które są dla nas istotne i które mają na nas wpływ. A więc naukowo udowodniono, że muzyka ma wpływ na nasze życie, na nasz organizm, a szczególnie muzyka wysokiej jakości ma taki wpływ. A zatem, jeżeli to wiemy, to dlaczego mielibyśmy się narażać, dlaczego mielibyśmy zobcować się z muzyką niższej jakości? Muzyka niższej jakości to muzyka, która ma mniej odcieni, mniejszą mnogość informacji, która do nas docierają. Można to porównać do tak zwanego śmieciowego jedzenia. I chyba nikt nie chciałby odżywiać się tylko śmieciowym jedzeniem, chyba że jesteśmy siedmiolatkiem. A zatem bardzo ważne jest to, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest jakość w muzyce. Jest to bardzo trudne pytanie, ponieważ nawet specjalistom trudno jest na nie odpowiedzieć, bo specjaliści nawet twierdzą, że tak naprawdę w muzyce jest mnóstwo szczegółów, bardzo często jest to kwestia gustu, każdy ma jakieś preferencje i najlepiej przyjąć to, zapewnić, że każdy ma swoje gusta i lepiej o nich nie dyskutować. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli dwie osoby słuchają na przykład tego samego utworu, za każdym razem usłyszą w nim coś innego. A więc jest to kwestia subiektywna, ale jest też warstwa bardziej obiektywna, ta warstwa, którą można naukowo zmierzyć, przeanalizować. A więc jeżeli weźmiemy pod uwagę te dwie warstwy, zestawimy je ze sobą, to wtedy możemy na tej podstawie wyciągać wnioski na temat jakości danego utworu muzycznego, z którym obcujemy. Niestety w XX wieku mieliśmy do czynienia ze znacznym spadkiem jakości muzyki i to doprowadziło do tego, że miliardy ludzi na całym świecie tak naprawdę na co dzień obcują z muzyką niskiej jakości. I tutaj nie mówię o konkretnych gatunkach, bo możemy mieć doskonałe utwory popowe, a zarazem możemy mieć złe utwory muzyki klasycznej. Ale tak jak mówię, mamy coraz szerzej do czynienia z muzyką niskiej jakości, która ma wpływ na naszą wrażliwość.
na wrażliwość miliardów ludzi na całym świecie, a zatem z tym musimy sobie dzisiaj poradzić. Tak uważam, musimy zapewnić miliardom ludzi na świecie dostęp do wysokiej jakości muzyki. I to jest niezwykle ważny cel, który wpisuje się zarazem w cel zrównoważonego rozwoju numer 3, który dotyczy dobrostanu i dobrego stanu zdrowia, a także w cel zrównoważonego rozwoju numer 4, czyli edukacja wysokiej jakości. Wiemy zatem, że muzyka ma wpływ na nasz organizm, a wiemy także, że muzyka wysokiej jakości ma na nasz organizm lepszy wpływ. A jak ma się do tego technologia? Jak wszyscy wiemy, w tej chwili stoimy na takim rozdrożu technologicznym. Wszystko się zmienia, technologia ma coraz większy wpływ na nasze życie. Tak naprawdę z technologii korzystają miliony i miliardy ludzi na całym świecie. Bardzo często mówimy już o tym, że niedługo zatrze się różnica pomiędzy ludźmi a maszynami. Pomyślmy na przykład o sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja będzie mogła w przyszłości być może komponować dla nas spersonalizowane utwory muzyczne. My nie będziemy musieli uczyć na ten temat, nie będziemy musieli nabywać takich umiejętności. Wyobraźmy sobie sztuczną inteligencję, która doradza nam w kwestiach prawnych albo pomaga nam w procesie leczenia. Nie będziemy musieli nawet konsultować się z lekarzem, a więc to są takie korzyści, które przed nami. Niektórym się to może podobać, niektórzy będą być może zmuszeni do korzystania z tego rodzaju usług. Jeżeli chodzi o muzykę, musimy w związku z tym zadać sobie pytania o to, czym jest jakość, kto będzie decydował o jakości, czy o jakości będziemy decydować my, czy sztuczna inteligencja, nasze samopoczucie. Musimy zastanowić się nad tym, w jaki sposób sprawić, by miliardy ludzi na całym świecie odzyskało tę wrażliwość, która pozwoli im świadomie dostrzegać różnice w jakości. Myślę, że powinniśmy się nad tym pochylić i postarać się wypracować rozwiązania. W przeszłości działo się dokładnie odwrotnie, a więc ludzie tracili swoją wrażliwość. Sztuka miała coraz mniej odcieni, coraz mniej znaczących różnic. A to oznacza, że my, ludzie, coraz bardziej upodabniamy się do maszyn, jeżeli o to chodzi. Widzimy, że technologia się rozwija, sztuczna inteligencja staje się coraz bardziej powszechna, a na pewnym poziomie maszyny po prostu już wcale nas nie potrzebują. Radzą sobie doskonale na własną rękę. A zatem, jeżeli widzimy, że ludzie stają się coraz bardziej podobni do maszyn, a zarazem technologia coraz szybciej się rozwija, dostrzegamy, że mamy do czynienia z poważnym problemem. Ale oczywiście, proszę mnie dobrze zrozumieć, uważam, że technologia tworzy olbrzymie możliwości i myślę, że technologia może pomóc nam w dalszym rozwoju, także rozwoju osobistym. Nie możemy tutaj popełnić błędu, ponieważ ten czynnik ludzki i kwestia jakości, także w muzyce, to jest taka warstwa, która nie jest jeszcze wystarczająco szeroko wykorzystywana, jeżeli chodzi o te przemiany, z którymi mamy do czynienia. Nie chciałbym, aby moje dziecko dorastało w świecie, w którym śmieciowe jedzenie postrzegane jest jako najbardziej wyrafinowany sposób odżywiania się. Myślę, że powinniśmy dbać o to, aby kształtować swoją wrażliwość, abyśmy stawali się w tym wymiarze coraz bardziej ludzki, abyśmy tworzyli sztukę i muzykę, która będzie przepełniona naturalnością i właśnie taką wrażliwością. W muzyce, tak jak w innych tematach, bardzo ważne są kwestie wartości, jakości, ale także etyki. Są na szczęście startupy, takie jak między innymi nasz startup, który pochyla się nad tymi zagadnieniami. Widzimy, że technologia rozwija się bardzo szybko, a więc my jako ludzie mamy niewiele czasu, aby coraz lepiej działać i funkcjonować właśnie w ludzkim wymiarze. Natomiast muszę powiedzieć, że jestem optymistą, szczególnie jako muzyk, ponieważ uważam, że muzyka wysokiej jakości może w tych przemianach odgrywać poczesną rolę.
Optymistycznie patrzę także na młodzież, na młodych ludzi, ponieważ uważam, że edukacja muzyczna pozwala im wykształcać w sobie wrażliwość, która sprawia, że młodzi ludzie, a także potem w przyszłości osoby dorosłe będą w bardziej wrażliwy sposób podchodzić do otaczającego ich świata. Myślę, że edukacja muzyczna jest niezwykle ważna, praktycznie tak samo ważna jak edukacja w zakresie finansów, inżynierii czy matematyki. Jest to tak naprawdę wartość dodana i myślę, że przedmioty z grupy STEM, inżynieria, matematyka, to są ważne kwestie, ale powinniśmy dodać jeszcze do tego kwestię sztuki, w tym muzyki, a więc powinniśmy mówić nie tylko o przedmiotach z grupy STEM, ale o przedmiotach z grupy STEAM, ponieważ w języku angielskim litera A odpowiada właśnie sztuce. Myślę, że powinniśmy dbać o własną wrażliwość, a także wykształcać u naszych dzieci naturalną ciekawość. W przyszłości myślę, że będziemy mogli spojrzeć w przeszłość i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy właśnie w tym okresie, w którym jesteśmy teraz, udało się człowiekowi znaleźć dla siebie godne miejsce w świecie pełnym technologii, czy też gdzieś człowiek po drodze się zatracił. Musimy to podkreślać. Raz jeszcze, jakość, wartość i etyka to są kwestie, które musimy wziąć pod uwagę w tych domenach, które postrzegane są powszechnie jako kwestie i obszary subiektywne. Myślę, że możemy wykorzystać jakość muzyki, aby wykształcać w sobie empatię, aby stawać się szczęśliwszymi i zdrowszymi ludźmi. A przecież to tak naprawdę o to właśnie nam chodzi. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Dziękuję. Dziękuję Polsko, dziękuję Katowice. To była ogromna przyjemność móc zabrać przed Państwem głos.